Siemaneczko, witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Cities Skylines. Dzisiaj będziemy rozbudowywać dalej nasze miasto. Zajmiemy się prawdopodobnie najbardziej teraz naszymi mieszkańcami, bo jest duże zapotrzebowanie na rejony mieszkalne, więc trzeba będzie dostawić parę budynków mieszkalnych, gdyż no mają gdzie pracować jak na razie. Jak pamiętacie, tutaj stworzyliśmy w ostatnim odcinku strefę rolniczą, że tak powiem. Jest to strefa przemysłowa, ale rolnicza. No i co? I dalej trzeba będziemy rozbudowywać. Prawdopodobnie sobie zmienimy drogi, żeby chociaż te zewnętrzne drogi były główne, w sensie asfaltowe, żeby były te drogi. No i tak jak wspominałem wcześniej, trzeba będzie jak najwięcej tych domostw tutaj dostawić, no bo jest duże zapotrzebowanie. Na sklepiki też jakieś jest zapotrzebowanie, także też trzeba będzie zrobić sklepiki. Dobrze, pierwsze co, ja zapomniałem usunąć tego. To trzeba jak najszybciej usunąć, bo jak pamiętacie, tutaj już mamy uzdatnianie wody. To jest akurat elektrownia węglowa, tutaj. Wewnątrzlądowa oczyszczalnia wody i już nie musimy tych ścieków wylewać tutaj do rzeki, więc pierwsze co, ja sobie to usunę. To już nam potrzebne nie jest. Tylko teraz tak, tutaj był prąd poprowadzony z tego miasta do tej strefy przemysłowej, więc prawdopodobnie będę musiał to z powrotem połączyć. Gdyż tam prądu już chyba nie będzie. Tak, bo on był podłączony stąd, tutaj, a później był podłączony jeszcze tutaj do tych dwóch naszych budyneczków. Także trzeba będzie to podłączyć z powrotem. Ja sobie już wyłączę może czas. Ale teraz to nie rozumiem, co się wydarzyło. Mamy za mało prądu i to w tym tutaj miejscu. Czy tutaj jest coś, co wytwarza nam prąd? Kurde, nie wiem, naprawdę. No dobra, mimo wszystko, połączmy sobie tą linię tutaj do końca. Może zróbmy to sobie w ten sposób. I zaraz zobaczymy, czy to pomoże. O, nie połączyły się, naprawdę. Ole bzdura, patrzcie. Nie połączyło mi się. Słuchajcie, mój głos jeszcze nie wrócił do normy i nie wiem, kiedy wróci, bo to już jest dwa tygodnie, jak się męczę z tym i kurde, nie wiem, no odcinki chcę dla was nagrywać mimo to, więc musicie niestety się przemęczyć z moim głosem. No i teraz wszystko wróciło do normy, ja nie wiem, o co chodzi. Prawdopodobnie coś tutaj nam wytwarza prąd. I nie wiem, kiedy to wróci do normy, także produkowana energia 32 MW, no właśnie, czyli to nam produkuje prąd. No tak, przecież to jest elektrownia, dobra, nieważne, nieważne. Ja zapomniałem, że to jest elektrownia. Pomijając, dobrze, zróbmy sobie budynki mieszkalne, bo jest zapotrzebowanie na to. I teraz jakby to najlepiej zrobić? Tutaj mamy parę sklepików, tutaj mamy domki, więc w sumie można by te domki dać tutaj do tego kwadrata, przepraszam, prostokąta, żeby być poprawnym. Tu możemy sobie domki wybudować. Myślę, że przy tej drodze też by można było to zrobić. A tu już sobie zrobimy sklepiki, kilka sklepów. Może jeszcze tu. O, wody nie macie. Dobra, zaraz będziecie mieli, spokojnie. Nie krzyczcie. Dobra. Starając się mniej więcej pod drogami te rury prowadzić. Może jeszcze zrobimy tak dotąd. Niekoniecznie musimy to łączyć. I powinno być w porządku. Dobra. Urząd pocztowy. No w sumie by się przydał. A gdzie on jest? Tutaj będzie poczta, tak? Tak jest. Urząd pocztowy. No dobra, niech będzie taki jeden. Tylko, że on będzie głośny. Okej, okay, no tak, będzie głośny. To gdzie bym go postawić może najlepiej? Czy wjedzie do miasta? To nie może być, czemu nie? No i bardzo dobrze. Poczta już działa w naszym mieście. Pięknie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o nazwę, to przez dwa odcinki was się pytałem o nazwę naszego miasta i nikt nic nie napisał, więc ja po prostu sobie wymyślę sam nazwę. I będzie las, bam, oj, B mi nie działa, bam, Berus. Boż. Jakbyście wymyślili coś ciekawszego, to by była lepsza nazwa, a że nie chcieliście nic wymyślić, no to proszę bardzo. Pali się dom. No i już się nie pali. Bardzo dobrze. Dobra, jak tutaj zapotrzebowanie? Dalej na budynki mieszkalne? Spoko, to robimy dalej strefy mieszkalne dla naszych tutaj mieszkańców.
zapomniałem słowa, ale cicho. Dla naszych mieszkańców, tak? Dla nich. Tu możemy coś jeszcze dobudować. Dobra, jeszcze tu macie sklepiki. Tu już nie zrobimy mieszkania. Aczkolwiek ten kwadracik może kiedyś pójdzie na coś innego. Może jakiś park tu postawimy, patrzcie. Jakiś większy park. Ten park to by wartało. Tu jest jeden park. No dobra, no to postawimy tutaj jeden park. O, proszę bardzo. Niech będzie, czemu nie? Dobra, dalej tutaj siatkę trzeba będzie zrobić. Prawdopodobnie poprowadzimy to od tej drogi. Ja może to od razu zrobię. Aha, tu stoi jakiś budynek. Co to jest? Posterunek policji. Okej, to przeniesiemy go sobie obok. No i dobra. Może nawet się tutaj połączymy. Dlaczego by nie? I teraz tak. Tu się możemy połączyć. Tu się możemy połączyć. Ja wiem, że to wszystko na razie ta siatka bardzo równa wygląda, ale... No tak jak mówiłem, ja ładniej nie umiem budować, nie? Także przykro mi. Może tak sobie dołączymy, żeby nie było za dużo skrzyżowań koło siebie, bo jak wiemy, to nam nie pomaga, aczkolwiek i tak są skrzyżowania koło siebie. Tylko że z drugiej strony tu są budynki mieszkalne tylko, także myślę, że powinno być ok. Tutaj może zrobimy sobie coś takiego. Pojedziemy do połowy. I dotąd. I tutaj jeszcze zrobimy coś takiego. Tą kratkę już zostawimy takiej wielkości, jaka jest, no bo czemu by nie. Później tutaj, żeby nie było za blisko znowu skrzyżowań koło siebie, to może zrobimy coś takiego. Ćwierkacz mi tutaj wyleciał, dobrze. W sumie możemy połączyć te drogi, czemu by nie. I teraz tak, tutaj zrobimy sobie drogę odtąd taką wygiętą, patrzcie. Pyk i pyk. No bo to nie musi być wszystko idealnie równe, prawda? Wystarczy, tutaj już jest mniej więcej równo, więc... Więc nie musi być wszędzie tak samo. Dobrze. Teraz tak, rury. Trzeba naszym... mieszkańcom dać. Dobra. To powinno załatwić sprawę, aczkolwiek zaczyna nam brakować trochę wody. Prawdopodobnie trzeba będzie zrobić nowe ujęcie wody, z tego co widzę. Bo dostępność elektryczności jest, wodociągów już nie bardzo, ale zobaczmy jeszcze na budżet, jak tutaj wygląda. A, bo my możemy zwiększyć jeszcze budżet, proszę bardzo. Już będzie woda, patrzcie. Elektryczność też możemy zwiększyć do 85, już też będzie elektryczność. Wszystko jest w normie, patrzcie. Bardzo dobrze. Okej, to co dalej? Tutaj mamy sklepiki, tutaj możemy zrobić kilka sklepików, patrzcie. Sklepiki i tutaj zrobimy sklepiki koło cmentarza, na przykład ze zniczami jakimiś albo coś. A tu już można zrobić z powrotem rejon mieszkalny, proszę bardzo. Na razie widzę, nie ma problemów z korkami, ale one się zaczną, naprawdę się na pewno zaczną te problemy, także trzeba być na to gotowym. Chociaż nie wiem, czy na korki w tej grze można być gotowym, chyba nie. Chyba najpierw się robią korki, a później trzeba kombinować, co tu zrobić. Dobra, rejony mieszkalne już macie bardzo dużo. Oj, nie zaznaczyłem innej krateczki. Dobrze. To w sumie tutaj też mogą być. Chyba, żeby tutaj, patrzcie, mam pomysł. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale może złamiemy tutaj ten grid trochę. I tu będziecie mieli sklepiki. O, i tutaj dalej domki. Jakiś sklepiczek się mały tutaj wybuduje, osiedlowy. Bardzo dobrze. Dobra, no wygląda to na razie w porządku. Przemysłu wam zaczyna powoli brakować. No to dostawiamy przemysł w takim razie. Dalej rolnictwo lecimy. Może tam do końca krateczkę i tutaj jeszcze te krateczki zrobimy. Później tu złamiemy, żeby sklepików było kilka ciut. O, może nawet przy tej głównej drodze będą sklepiki. Czemu by nie? I niech to się powoli buduje. Słuchajcie, jak mówiłem w ostatnim odcinku, trzeba kupić nowy kawałek ziemi. Ja myślałem, żeby kupić ten... Oj, spadaj. Ja myślałem, żeby kupić ten kawałek ziemi. Tutaj będziemy mieli podłączenie już do kolei, aczkolwiek chyba jeszcze mamy za mało mieszkańców, żeby kolej zacząć robić, ale już to będzie gotowe.
I tutaj będzie można zrobić lasy, czyli kolejny przemysł tak naprawdę, no bo musimy zacząć trochę zarabiać dla naszego miasta, jest jak jest. Więc dobrze, kupujemy ten kawałek ziemi, kup. W zasadzie mogę kupić jeszcze jeden, to może kupię sobie ten kawałek ziemi. 5000, no spoko, stać nas. I tak, oj, przepraszam, nie chcący. Tu będziemy mogli przerobić naszą strefę rolniczą, że tak powiem. Będzie można to przedłużyć, ja już może nawet sobie od razu to wyznaczę. Bo tutaj jest wszędzie żyzna gleba, tu gdzie widzicie taką jaśniejszą teksturę, to tu wszędzie jest żyzna gleba. I trzeba by to zrobić, żeby faktycznie tutaj była żyzna gleba, znaczy żeby tutaj było to rolnictwo, przepraszam, a nie żeby była żyzna gleba. Jak ja się koncentruję i coś mówię, to nie wychodzi to najlepiej niestety, także musicie mi wybaczyć. No i dobra, jest mała wieś, która już nie jest taka mała tak naprawdę. No, powiedzmy, że tutaj jeszcze nie... A dobra, już niech będzie tak jak jest. Tutaj możemy wyznaczyć kolejną strefę i tutaj jest bardzo dużo, patrzcie, drzew. Ale tutaj też ich jest dużo, zobaczcie. I tutaj można było zrobić drzewa, więc ja sobie od razu wyznaczę strefę. Tutaj będzie sam przemysł z tej strony. Bardzo duża strefa to będzie. Ale to chyba nie szkodzi za bardzo. O. No i dobra, i to zamalujemy. I tu będzie całe leśnictwo się znajdować. O. I teraz tak. Leśnictwo, to jest to? Przemysł leśniczy, tak jest. Pięknie. I w razie... Ale tu jest błąd, patrzcie, bo ja tutaj nie mam podłączenia jeszcze do autostrady, więc ja nie będę mógł się tutaj podłączyć za bardzo. Jeszcze jeden kawałek ziemi będę musiał kupić, albo łączyć się tutaj, co mi się nie podoba do końca. Ewentualnie później kupię jeszcze ten kawałek ziemi. Weź spadaj, ćwierkacz, chłopie, opanuj się. Tutaj jeszcze kolejny kawałek ziemi, jak kupię, no to wtedy będzie można ewentualnie tutaj coś robić. No dobra, na razie będziemy się tutaj łączyć, ale to jeszcze nie teraz. Na razie jeszcze mamy miejsce na przemysł, także na razie to jest tylko na przyszłość, na razie nie będziemy się tym zajmować. Tutaj może sobie siatkę dróg wyznaczę, to będę musiał tutaj złamać i zrobimy sobie tutaj dookoła tak ładnie, o. I to będzie cała strefa rolnicza, taki jest plan. Dobrze, co tu się dzieje w naszym mieście? Brakuje wam wykształconych ludzi? Serio? Przecież macie szkoły, o co wam chodzi? Szkoły, o co tu chodzi? Biblioteka publiczna, szkoła społeczna, instytut... Aha, bo tutaj jeszcze jest tak dosyć niefajnie. No dobra, to postawimy jeszcze jedną szkołę w takim razie. Podstawowa, a tych szkół jest mało. Dobra, no to postawimy jeszcze jedną w takim razie, no co? Może szkołę społeczną zrobimy też? Gdzieś tu coś, gdzieś jakoś? Albo przy głównej drodze może ją postawimy gdzieś tu? Myślę, że tu będzie dobrze. No dobra. To co? Budujemy dalej mieszkania, nie? Bo zaczyna nam brakować ludzi w naszym mieście, więc dobra, tutaj. Koło parku. Proszę, do koło parku sobie mieszkajcie. Proszę bardzo. No, i tutaj jeszcze będą mieszkania, ewentualnie jakieś sklepiki. Tu może kiedyś się park wybuduje, bo w sumie mam te DLC, które pozwala nam na to, żeby wybudować samemu park tak jakby, więc może tutaj jakiś park się zrobi, jeszcze zobaczymy później. Na razie jak to tu? Tak, trzymaj dalej, burmistrzu. Trzymaj tak dalej, burmistrzu. Okej, spoko. Ja tego ćwierkacza muszę w ogóle wyłączyć, nie, bo on mnie denerwuje. Sklepy potrzebujecie. Proszę bardzo, sklepy wam damy. Chciałby tu sklepiki zrobić. Sklepiki może zrobimy. Tu zrobimy domki, bo to ładnie wygląda. Więc sklepiki może damy sobie tutaj. Później w sumie przy tej drodze będziemy robić sklepy. Może nie będziemy robić sklepów. Może tutaj złamiemy sobie troszeczkę tą siatkę. Żeby same domy nie było. O, może coś takiego. Tutaj niech będą sklepiki. I dalej znowu domki. Proszę bardzo. Całą tą siateczkę. Oraz tutaj jeszcze ciut możemy zrobić. Proszę bardzo. I tu jeszcze zrobimy domy. Zaraz, zaraz. Brakuje nam wody. No to trzeba budżet znowu zwiększyć. Budżet na wodę. Dobra, już damy 100%. Trudno. I w sumie elektryczność też damy na 100%.
No i spoko. Zasobność wodociągów z wodą. Dobra, trzeba będzie nowe uzdatnianie, znaczy ten ujęcie wody zrobić, bo widzę, że zaczyna tutaj brakować tej wody. Więc postawimy tutaj pompę. O. Podłączymy ją tu. Więc wodę już będą mieli. Dostępność wody. I uzdatnianie ścieków. Jeszcze jedną taką tą trzeba będzie postawić. Stację uzdatniania. Na przykład tu. I teraz podłączyć to jeszcze rurą. Proszę bardzo, już powinno być ok. Ej, dobrze. Prąd. Mamy coś nowego na prąd? Nie mamy nic nowego na prąd. Spoko. Elektrownie węglowe cały czas, ale na razie prądu mamy w opór. Więc teraz tak, można zmniejszyć z powrotem budżet na wodę. Jak to będzie wyglądało? Nawet będzie to wyglądało spoko, tak 82 zrobimy. Jest git, mamy zapas. Elektryczność można jednak zmniejszyć, może 93 zrobimy. Jest git, dobra. Zarabiamy, zarabiamy, bardzo dobrze. Okej, okay. No dobra, to co dalej? Co wy potrzebujecie? Dalej mieszkań potrzebujecie? O, prądu nie macie? Dlaczego wy nie macie prądu? Co tu się dzieje? Powinniście mieć prąd. Dostępna elektryczność jest. To, a bo tu się nie połączyło, patrzcie, kurde, już łączyłem. Teraz już będzie prąd, nie ma problemu. No nie zauważyłem, nie zauważyłem i dobrze, że zauważyłem, że im brakuje prądu, bo tak to by była lipa trochę. Słuchajcie, tak się zastanawiam teraz, czy nie pozbyć się już tego. Słuchajcie, może się pozbędziemy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Pewnie nic dobrego, ale spoko, zobaczymy. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebym ja to zrobił na włączonym czasie. Ale zaraz zobaczymy. Teraz tak, tu będzie wysypisko. Je trzeba będzie przenieść, ale ono jest zapełnione w 50%, więc trzeba będzie zrobić nowe wysypisko. Gdzie to się robiło? Poczekajcie, tutaj chyba. Śmieci. Centrum recyklingu na razie nie będziemy robić. Skoro tutaj mamy robić rejon przemysłowy, tutaj będzie dalej poprowadzona... będzie dalej poprowadzona ta strefa rolnicza, tak jakby. No to będzie można tutaj kawałek jeszcze zrobić, ewentualnie się później przeniesiemy na tą stronę. I dobra, tutaj wysypisko. Pięknie. Teraz tak, te damy do opróżniania. W takim razie opróżniajcie to wysypisko. Centrum recyklingu też przeniesiemy, to możemy przenieść od razu. Przeniesiemy to tutaj. Centrum recyklingu, ok, to na razie sobie wyłączymy. Sobie z powrotem włączymy, bo nie dało rady tak zrobić. I tu mamy elektrownię węglową. Ją też sobie możemy w sumie przenieść tutaj. Tu nie macie wody, zaraz będziecie mieli. No spokojnie. Zaraz zobaczymy, co się wydarzy w ogóle z prądem jeszcze, bo to jest kolejna kwestia. Wysypisko się opróżnia, co to jest? Remiza. Remizę przeniesiemy bliżej miasta po prostu. Mamy ją na razie tu. No i to wysypisko musi się opróżnić, dobrze. Ujęcia wody działają, funkcjonuje normalnie, spoko, bo mają wiatrak. Czyli teraz tak, te wszystkie linie wysokiego napięcia można stąd usunąć, bo one są brzydkie. Zatrzymam sobie czas, bo zaraz te ujęcia wody nie będą miały prądu, bo ten wiatrak jest za daleko. Dobrze, wiatraczek też przestawimy, patrzcie. Przestaw wiatrak. I wiatrak zrobimy sobie może tu, w tym miejscu, albo nawet tu. Albo tu. Może tu. I tu już będzie wszystko w porządku, a przynajmniej mam taką nadzieję. Teraz tak, to się musi opróżnić. Jest 45% pojemności, więc się dosyć szybko opróżnia. Bardzo dobrze. Tutaj sklepik niestety splajtował. No trudno. Brakowało mu trochę. I... Ojej, tu nie ma wody, patrzcie. Brakowało mu wykształconych ludzi, niestety. No ale na tutaj już nic nie poradzę. Dobra, teraz jest git. W ogóle ten most trzeba będzie zmienić, żeby tutaj były
nie wiem, może trzy pasy chociaż w jedną stronę kiedyś, bo zaczyna być tutaj dosyć tłoczno, no może nawet nie tłoczno, tylko dosyć dużo samochodów zaczyna tutaj jeździć. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. W ogóle przez ten most. Tutaj można zrobić ograniczenie prędkości nawet stówkę na tym moście. Patrzcie, dlaczego by nie? O. I już będą jeździć szybciej. Tutaj można zrobić 60. Bez problemu. 60 na tej drodze. Podobnie jak na tej drodze 60. Na tej drodze dojazdowej do ronda już sobie zrobimy 80. Żeby oni po prostu troszeczkę szybciej jeździli. Na tym rondzie też zrobimy sobie 50. 50. Jest wszędzie 50 na rondzie? Jest wszędzie 50 na rondzie. Bardzo dobrze. Tu możemy zrobić też 50. I tutaj. To już jest 60. No i dobra. Dobra, jest git. Chyba wszystko na razie wygląda dobrze. Problemów za wielu nie widzę w mieście. Także spoko. Zobaczymy, co z tego będzie dalej. Dobra, póki co, na razie nic nie robimy, to zrobimy sobie tą drogę tutaj, żeby ona była... O, ruchliwe miasteczko, bardzo dziękuję, coś nam się odblokowało, spoko, jak chcecie sobie zatrzymajcie, poczytajcie, co się odblokowało. Te drogi sobie ulepszymy, te dookoła tutaj, żeby były... No, tych nie chciałem akurat ulepszać, ale dobra. Żeby te drogi były tutaj asfaltowe, żeby oni mogli szybciej trochę jeździć. O! Tu miały być drogi gruntowe, więc z powrotem robimy gruntowe drogi. No jest spoko chyba. Tutaj coś się jeszcze odwaliło, widzę. Jakieś zwężenie tu się zrobiło, coś? O co tu chodzi? No, patrzcie, jakieś takie... ala zwężenie. Może ja to połączę jeszcze raz. Wygięta droga, bo to trochę wygięte było. O, teraz jest git. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobra, potrzebujecie przemysłu, nie macie gdzie pracować? Proszę bardzo, już wam robimy przemysł w takim razie. Wypełnieniem. I tu zrobimy wszędzie, o. Przemysł, żebyście mieli gdzie pracować, proszę bardzo. Sklepików wam brakuje. Sklepiki zrobimy tutaj na obrzeżach. Może nie aż takie duże, także zaznaczymy sobie. Jak duże? Dotąd może. Jak wygląda sytuacja z wodą? Tutaj wszędzie wodę macie na razie. Bardzo dobrze. Okej. Co dalej? Czy my tu mamy jakiś transport blokowany? Autobusy mamy. Zajezdnia autobusowa. Nie wiem, czy to trzeba zrobić, czy nie trzeba zrobić. Chyba trzeba. Zajezdnia autobusów, biopaliwo. Może zrobimy sobie zajezdnię autobusową. Gdzieś. Możemy to zrobić nawet chyba tutaj na razie. Bo czemu by nie? Może bliżej wiatraka, żeby prąd był. No i dobra. I teraz tak. Trzeba by zrobić linie autobusowe. Aczkolwiek jak się je robi, tego nie wiem. To są specjalne drogi. Konstrukcja sieciowa to nie. A tu jest linia autobusowa. Dobra, przystanki. Utwórz nową linię. Tu przystanków nie trzeba na razie. Zrobimy sobie tak. Robimy sobie jeden przystanek tutaj. Później kolejny przystanek sobie zrobimy tutaj. Może kolejny tu. Później objedziemy sobie to dookoła. Tutaj zrobimy przystanek. Tu niech będzie. Tutaj. Może być tu. I teraz tak, kolejny przystanek będzie. Trochę tak słabo to będzie, ale dobra, na razie niech będzie tutaj. Kolejny przystanek niech będzie tu. Tu. To dookoła objedziemy. I później wracamy z powrotem. Tutaj już nie potrzeba przystanków, to teraz tak, tu. Później, gdzie był kolejny przystanek? Naprzeciwko. Tutaj. Tutaj. Tutaj, nie wiem, czy te przystanki nie są za blisko siebie, ale dobra.
tutaj. Zobaczymy, czy w ogóle ktokolwiek będzie jeździł tymi autobusami, bo to jest kolejna kwestia. Tu kolejny przystanek, tu kolejny przystanek. I niech się zawracają. Proszę bardzo, mamy pierwszą linię autobusową. Zobaczmy, czy autobusy zaczynają wyjeżdżać. Proszę bardzo, wyjeżdżają autobusy. Ha, ha. Dystans przejechany na tej linii. Spoko. 61%. Ciekawe, czy ktoś będzie w ogóle z nich korzystał, z tych autobusów. Ja sobie może zaznaczę ten autobus i zacznę obserwować. Autobus jest w trasie. A gdzie on jedzie? Czemu on tam pojechał? My tam mamy pierwszy przystanek? Jeden za drugim jadą. Przegląd linii. Może tak zrobimy. I zobaczymy, co tu się... Przystanki 22, pojazdy 13, pasażerowie 0. Sorry zaciąganie nosem, tak jak mówię, ale no niestety. Pasażerowie 9, już zaczyna ktoś jeździć. Patrzcie. Jak to się stało, że tutaj już są z powrotem autobusy? Ale ile ich tu jest? Nie. Tutaj trzeba mniej tych autobusów zrobić. Dobra, gdzie tu mamy linię jakieś? Transport, chyba to jest to. Transport, tak jest. To są autobusy. Tutaj sobie kliniemy. Linia autobusowa 1. Pojazdy 16. Nie. Nie możecie mieć 16. Wy musicie mieć troszeczkę mniej tych pojazdów. 16 to jest za dużo. 8. 8 to jest wystarczająco, mi się wydaje. Aczkolwiek dużo ludzi tu stoi. Jak będą te autobusy bardzo zapełnione, to wtedy zwiększymy. A właśnie, słuchajcie, chyba można te autobusy w ogóle zmieniać. Patrzcie. Gdzieś kiedyś na jakimś YouTube'owym kanale widziałem, że można zmieniać autobusy. Wygląd chyba ich. Model. No właśnie. Patrzcie, pojemność 30. Piętrowy. 60. Niech piętrowy jeżdżą. Nie autobusów, ale więcej pojemności. Kurde. Idealnie. O to chodziło. No dobra. Autobusy jeżdżą. Jest spoko. Nie wiem tylko, czy tutaj nam się nie będzie korkowało. Mam nadzieję, że nie. Biedni stoją na deszczu, czekałem na autobus, który nie wiadomo kiedy przyjedzie. To chyba jedzie autobus, tak? Nie, to ciężarówka jedzie, kurde, szkoda. A tu już jedzie autobus. Tak. Pasażerowie 20 na... Ile? Na 30? A czemu to nie jest piętrowy autobus? Przecież on miał mieć pojemności 60. W ogóle się nie zatrzymał na tym przystanku, nie, jaki typ to jest. Zaraz, momencik, przecież to miało być piętrowe autobusy. Autobus wraca do zajezdni. Aha, i on pewnie wtedy się wymieni, tak? Zgadza się? Czy tu już jest piętrowy autobus? Pasażerowie 3 na 60. To już jest piętrowy, już się wymieniły, dobra. Czyli one się muszą wymienić teraz, te autobusy. No i ma to w sumie sens i logikę, spoko może być. Dobra, potrzeby. Jakie wy macie potrzeby? Jeszcze trochę więcej przemysłu chcecie? Nie ma problemu, już wam robimy przemysł. Czy to się opróżniło? Prawie się opróżniło. Już dużo nie brakuje. Stan przetwarzania śmieci jest zły, ale na razie nie narzekacie. Więc udam, że tego nie widzę. Dostępność krematoriów. No nie ma jeszcze krematoriów, z racji tego, że mamy za mały poziom. No dobra. Wypełnienie, bo tu jest tak krzywo, że trzeba wypełnieniem to zrobić. Może niekoniecznie to, ale tutaj zrobimy sobie dalsze farmy nasze. Co my możemy jeszcze tutaj zrobić? To już może sklepiki. Pamiętaj, aby zerknąć na nowo odblokowany budynek szpital. O, szpital to by się przydał, kurde. Szpital to jest drogi i utrzymanie go dużo kosztuje, tak? No, 65 tysięcy kosztuje. A utrzymanie w sumie nie jest takie złe. No dobra, to mogę wam ten ewentualnie szpital zrobić. Też przy głównej drodze tutaj. Proszę bardzo. Macie, nie narzekajcie, nie płaczcie. Tylko płaćcie podatki. Bo my tu pieniądzów potrzebujemy dużo. Dobra, sklepiki możemy do końca zrobić. Tu dalej zrobimy ten przemysł. Teraz zobaczymy. Czemu to tak wolno ten czas leci? W ogóle co tu się dzieje? No dobra, tutaj będą dalej budynki mieszkalne. Tylko, że tutaj ta ziemia będzie musiała trochę... że tak powiem... mniej toksyczna się zrobić, bo tutaj by mieliśmy przemysł, to się toksyczna ziemia zrobiła. Tutaj mamy ładną plażę. I zastanawiam się, czy to niszczyć. Czy może jakąś promenadę tu zrobić, coś takiego? Nowy budynek.
Straż pożarna, ale na razie straży pożarnej chyba nie potrzebujemy. Pokażcie, jak to wygląda. No nie potrzebujemy. Tutaj potrzebujemy małą straż pożarną w sumie. To niech będzie mała straż pożarna. Gdzie ona będzie? Niech będzie. Na rogu. W razie jakby się miało coś palić. Dobra. No i co? Budynki mieszkalne potrzebujecie dalej. No to proszę bardzo, już wam robimy. Może wiecie co, dołożę tutaj jedną drogę, bo... Może taką krzywą zrobimy, a co nam to zależy, kurde. No dobra. Wszędzie tu mieszkania dajemy. Znaczy, przepraszam, domy, nie mieszkania. Tu są na razie wszędzie domy. Ile my w ogóle mamy mieszkańców? 4100. No to już tak spoko nawet. Muszę przyznać. Ten park będzie trzeba tutaj zrobić. Albo jakiś park rozrywki na przykład. Może tutaj. Nie wiem, będziemy kombinować. Co by można było zrobić. Ale to już będziemy kombinować w kolejnym odcinku. Jeżeli chodzi o ten odcinek, to już będzie wszystko. Brakuje nam tutaj, widzę, pracowników. Zaraz będą. Wprowadzają się spokojnie. Mamy linię autobusową, mamy rozbudowaną troszeczkę tą strefę, mamy kupioną nową ziemię, także trochę tutaj dzisiaj zrobiliśmy. Usunęliśmy tutaj tą strefę przemysłową, więc jakiś progres, kurde, chyba jest. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to oczywiście wiecie co robić. Nie będę wam męczył tego, co odcinek na koniec. Znaczy o tym... No i co? I widzimy się w kolejnym odcinku. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego i cześć.